Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto oczywiście Spiritfarer, czyli w sumie z ogrywanych obecnie gier chyba taka, która mnie najbardziej wciąga ze wszystkich. No, tym razem ponownie samemu. I nie wiem, ile odcinków tym razem wyjdzie, powiedzmy, z jednego posiedzenia samotnego, że tak to nazwę. Co z tego będzie, co nie będzie. I słyszałem, że w piekarniku usmażyło mi się drewno, więc pora odebrać to, co tam będzie. I w ścisłości nie są to jakieś ten kłody całe, więc wiem, że to nie będzie... Dobra, może nie tyle, co wiem, co... Nie jestem pewien, czy to będzie węgiel, czy coś innego, ale bez zbędnego marudzenia może... Kolejny smok. Nie, na razie się tym nie będę zajmował. Kurs na skrzynki. I w międzyczasie właśnie odbiorę to wióry drewniane przerobione na coś innego, cokolwiek by to było. Pewnie też węgiel, ale no się zobaczy. Ja węgiel. Zobaczę w ogóle, jak może jest z zapasami żywności u mnie teraz, zanim zacznę robić coś innego. Okej, mam trzy popcorny, trochę takich. I... no, w sumie nie wiem, co jeszcze można byłoby zrobić. Tak, za dwie kawy na zapas. Jak już to będzie, to oczywiście na spokojnie sobie nastawię coś innego, zobaczymy, jak będzie. Dobra, w sumie coś innego najprościej w świecie nastawię całe wióry, które mam. 5 sztuk tylko. Dobra, widzę, że ta Summer coś ode mnie chce. Na słówko, Stella. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ostatnio byłam dosyć bardzo zmęczona. Oj, obawiam się, że to może mieć... A, że to zaczyna ciążyć na moich moralach, czyli na mojej po prostu przekonaniu, czy powiedzmy entuzjazmie, cokolwiek. Nie chcę brzmieć niewdzięcznie, ale... myślę, że domek dla gości, jak wspaniały i miły by nie był, może nie być zbyt dobry dla mnie. Jest trochę za bardzo hałaśliwy i za głośny, coś tego typu. No, za bardzo hałaśliwy i za głośny, tak. I zbyt duże, no, natłuk ludzi. Nie chcę o to pytać, ale mogłabyś załatwić dla mnie takie trochę prywatnej przestrzeni? Myślę, że bardzo by mi to pomogło. I wtedy byśmy mogły kontynuować lekcję. Nic zbyt wymyślnego. Po prostu miejsce, żebyś spać i medytować. Z zielenią, jeśli można. A i fajnie bym miał naturalne kamienie. To byłoby super. Dzięki, jeszcze raz Stella. Sanktuarium, Summer, okej. Zobaczmy w ogóle, co to potrzebuje. Deski... jak to się nazywa? Dębowe. Zanim uda mi się to ogarnąć, trochę czasu pewnie minie. Ale no, to jest kwestia tego, że po prostu nie będę szukać dębów. A póki co nie będę teraz o tym marudził, po prostu zbierajmy, co się pojawiło. O, proszę, akurat limestone, kiedy go potrzebujemy. Jakieś skrzynki, w których mamy w sumie to mnóstwo różnych, mniej bądź bardziej przydatnych rzeczy. I w sumie nie wiem, czy jest cokolwiek jeszcze do zrobienia. No bo co mam, zobaczmy w ogóle, jak z naszym kolegą. Głodny. Masz rybę. Dobra. Opa. Aha, jest głodno. No. Widać. Ciekawe... nie mam. Nie mam grillowanych warzyw. A szkoda, bo akurat bym chciał i dać. W takim wypadku, no niestety, dużo nie mam. Okej, czyli on to po prostu może jeść, ale nie jest jakiś wspaniały, okej, przytula standardowo. Żeby prawdziwy humor. Roślinki. W sumie mówiłem, że nie powinienem takich rzeczy pokazywać, ale jakoś tym razem nie chcę się szczególnie spinać czy coś, tylko tak na luzie po prostu pokazać wam, co robiłem i jak to robiłem. Po prostu wiecie, tak dosłownie bez żadnych, okej. Nie, nie chcę ci. Możesz je sobie zostawić, żeby potem właśnie coś ewentualnie innego zrobić. Dobra, ciesz się z swojej kawy.
I tak, skoro to już jest załatwione, to teraz nawigacja na co miała być? Okej. Chyba na jakąś wyspę. Ale nie jestem pewien. W sumie... Co to może być jeszcze? Dobra, w sumie to czemu nie? Na kolejne te... całe, jak to się nazywa? No szczątki i... O, jeszcze ona coś... Jeszcze żabu coś chce. No, tak, trochę... pocięłaś sobie w tym... w tartaku. Lubię to. Kiedy zajmujesz się robotą, no, uczysz się nowych rzeczy. Teraz, kiedy masz taki materiał, może zbudujesz mi domek. Pozwolisz kształcić dosyć szybko. Patrz, nic wymyślnego, dosyć podstawowe. Ale z paroma dodatkami i tyle, okej. Aha, ja mam prosić nie tylko dla siebie, tylko też dla... jak to się nazywa... dla innych, bo... po prostu dosyć głośno ponoć chrapie, z tego co Gwen mówiła, okej, przy okazji. Aha. Słonego, maślanego. Aha. Ja popcorn? Dobra, dostaniesz popcorn. Popcorn mam. Aha. A, wspomina po prostu, że ten, jak to się nazywa, spotkanie z dzieciakami i w ogóle. Że oglądali wspólnie filmy, ale i tak nie było słychać aktorów, tylko i wyłącznie ich chłopani w ogóle. Chciałbym, żeby dalej były z nim, żeby usłyszeć ich śmiech. Żeby nad nim zasnęli. No taki trochę... Okej. Okay. A. Dobra. Pomijając wszystko. Aha, dobra. Czyli dał nam schematy na ulepszenie kuchni. I tam trochę gadał o tym, że nawet dobrze wspomniał, jak mówiłem, mówił, że brakuje jego dzieciaków. Inne takie sprawy. Aj. Okej. Przekaż, zobaczmy, co tam jest tak właściwie. Ale przede wszystkim, no oczywiście, trzeba zobaczyć, jak tam będzie z jego chałupą. Poza kuchnią. O, potrzeba tkaniny. Nie wiem, czy mogę robić już teraz tkaniny, czy dopiero później. Ale jakby nie było, to pewnie trochę czasu minie, zanim się przekonam. A jak z domkiem? Okej, potrzeba po prostu więcej rzeczy. I tyle. Bo akurat jego życzenie, że tak nazwę, to mogę spełnić bezproblemowo. Pod względem materiałów. Dobra. W takim wypadku jesteśmy tutaj znowu, pewnie zebrałem już co miałem zebrać, znając życie i po prostu nie po czym czekam. Tak, w takim wypadku nie wiem. Dobrze, w sumie nie wiem co jeszcze tutaj robię, ale... niech będzie, że popłynę do Alberta po prostu zobaczyć, jak będzie z powiększeniem jeszcze statku, ile tam byłoby trzeba. Pewnie mnie nie stać, ale kto wie, może się... okaże, że jednak będę mógł to zrobić. A w międzyczasie co bym tutaj musiał zrobić? A właśnie, a już trochę plączę, zobaczmy. Nie, czyli tylko mogę na razie tkać nici. Drewno się jeszcze nie upiekło. I zobaczymy w ogóle, co jeszcze mam do zrobienia. Spokojnie powiększymy statek, potem skupię się może na zbieraniu rzeczy dla tego wuja całego, czyli dla żebeła, jak zwykle go nazywać. A skoro jest wolna chwila, kiedy płyniemy i w ogóle, to chyba nie muszę mówić, na czym się to skończy. Po prostu ja uwielbiam tą minigierkę. Nie dosyć, że ona po prostu jest no, po prostu przyjemna dla mnie. Przyspieszasz to rośnięcie roślin. Po prostu... nie zajmuje też dużo czasu, jak jest już w takim stadium, jak teraz. Wszystko.
proszę, wszystko wyrośnięte, jak gdyby nigdy nic. Właśnie o tym mówię. Po prostu nie ma co się przejmować. Idzie się na paręnaście sekund i masz już wszystko wyrośnięte. Dobra. Później zasadzę coś jeszcze. Nawet w moment mówię, no niestety muszę odwiedzić Alberta znowu. I miejmy nadzieję, że będzie mi stać na ulepszenie statku. Jeśli nie, to po prostu pogromadzimy surowce, potem znowu tu przypłynę i będzie spokój. Dobra, cześć. Dobra, nie chciałem gadać, chciałem ulepszać. Ile? 4000. Ja zaraz tu wrócę, drogi kolego. Zrobię muszę tylko parę nici jeszcze wytworzyć, będzie dobrze. O, kolega przy okazji jest. Dobra. Ma nowe zlecenie. U. Ciekawe, ale póki co nie mogę tego wypełnić. Znowu ma te tajemnicze nasiona. Ale póki co niestety nie skorzystam. Okej, ile? Dwa było potrzebne. Okej. Aha. Zdobyłem 5. Nieźle. Ale w sumie dobrze. Powiększymy statek jeszcze bardziej. Siostra będzie naprawdę zachwycona, jeśli jeszcze kiedyś powróci. No bo kogo ja kłamuję, ona na pewno powróci. Z nią po prostu tak jest, że jak jej się coś spodoba, to ciężko mu odczepić, czy tego chce, czy nie. Ale to akurat powiem szczerze, nie mam do niej pretensji ani nic, bo nic z niej fajnie jest, jak ona jest, jak jest po prostu przy mnie i w ogóle. Dobra, skrzynka na listy, nie wiem po co mi to. Teraz 8000. Tutaj potrzebuję jeszcze parę innych rzeczy, ale zanim to zrobię, to pewnie minie milion lat, okej? No, mamy co chciałem. Zobaczymy w ogóle jeszcze, od czego jest skrzynka na listy. O. List od Alberta. No kto by się spodziewał? Dopiero co kupiłem i dostałem od niego list. Stella. Upewnij się, że zmieniłaś swój adres permanentnie. Niedługo więcej listów do ciebie przybędzie. Aha. Miej pewność, że z pismami będziesz na bieżąco. Listowi znajomi są najlepszymi znajomymi. Wszyscy to wiedzą. No, Albert, twój lokalny stoczniowiec, coś tak nazwę. I dobra. Mamy co trzeba było mieć, to teraz. Co będzie moim następnym celem? A jak nic to, czyli potrzebuję po prostu dużo drzew i trochę tkanin, ale tkanin nie są problemami. Więc tak, gdzie znajdę drzewa? O, coś tu jeszcze? A, dobra, są te całe miejsca. Tu jest już ten sprzedawca. O, dobra, w to miejsce. Jest już pora na spanie? Nie, jeszcze nie. I w sumie nawet gdyby była, to dla mnie to nie ma wielkiej różnicy, po prostu. Tak, teraz będę się skupiał na produkowaniu desek z resztek drewna, które posiadam. A właśnie, węgiel. Na pewno się przyda. Nie wiem do czego, ale no, na pewno będzie przydatny. Już dobra, komu jechał. Chyba coś tam było już z tym węglem. Teraz tak. Długo to się będzie robić w miarę. Ale niech się robi, będę miał zapas przynajmniej pożywienia. Nie to. Ja się do sterowania chyba nigdy nie przyzwyczaję. Wszystkie przerabiam. Ile? Aha, 3. Tym razem będą 2. Jak jest perfekcyjnie, to chyba wchodzą 3. Tak? Zdecydowanie wtedy wchodzą 3. Okej. Na spokojnie. I pora na spanie, czy jeszcze nie? Tak. A nie, jeszcze jest pora nocna, nie spanie. Dobra, to jeszcze na spokojnie można pozałatwiać, co trzeba. W sumie. I dwa razy niech będą te rośliny, bo coś czuję, że będę niedługo płótna musiał z tego tworzyć, a płótna z nawet życia będą potrzebowały kilka nici czy coś. Chociaż, dobra, to nie jest taka gra Graveyard Keeper, że tutaj bardziej chodzi o sam w sobie grind. To jest najprzyjemniejsza gierka dla relaksu i... Dobra, i zabawy po prostu. Dobra. Spróbuję ze wszystkich i zobaczymy, jak to wyjdzie. O, perfekcyjnie się udało. Nieźle. 4 deski są za perfekcję. Oj. Tym razem będą 2 prawdopodobnie. Tak, dobrze, przyczyniam, że 2.
A, teraz też będą dwie. Chociaż tak najważniejsze, że w ogóle jakieś deski dostaję. I cztery. Dobra. Trochę tego się narobiło. Jak mówiłem, może dalej być lepiej, ale nie ma co narzekać. Nic nie ma. Super. Widać, że nie jestem przygotowany za dobrze na to wszystko. Pora spać? Nie. Dalej jest noc jeszcze. W sumie póki jest wolniejsza chwila, to mogę jeszcze połowić ryby czy coś. W sumie sam nie wiem. Dobra. I coś bierze. Widać, że to łatwe do wyciągnięcia. O, wiadomość w butelce. Okej. O, no to topora. Aha. Drwal bez... bez siekiery, czy topora, jak zwał, tak zwał. Płacze i łka. Stare drzewa nie upadają, a znaczy nie czują uderzeń, czy tam cięcia. Będziemy stare, oni powiedzieli, śmieją się. Coś tego typu, czy w sumie czy powiedziałbym śmiać się. Nie, dobra, mniejsza, o to nie jestem pewien do końca, jak to ma być, bo... To jest taki, powiedzmy, zaleta, czy nie wada angielskiego w moim odczuciu, że tam wszystko jest, powiedzmy, prostsze, a jednocześnie przez to nie do końca łatwo jest to przerzucić na polski, który jest diabelnie skomplikowanym językiem, bądź co bądź. Ale dobra, teraz się tym przejmować nie będę. Okej, jest poranek. I chyba dotarłem akurat do tej wyspy, do której chciałem. Dobra, Stella, przeciągaj się szybciej. Jesteśmy na miejscu, czy nie? Jesteśmy, dobra. To nie będę się tym długo przejmował. O, jakaś wiadomość. Oczywiście te pierożki całe, czy co to tam było. I skoro już jest tak dobrze, to jeszcze... dwie marchewki, żeby były jakieś potrawy zapasowe. Okej, jakaś wiadomość. Aha. Aha. Tam protestująca ulotka czy coś takiego? Okej. Robotnicy, złączcie się. Skończyliście już z być niesprawiedliwą płacą. I skończyliście już z bycia wyrzucanym z od wyższych klas. Powiedzcie nie kapitalistycznemu nadużyciu. Aha. Przyłączyć do naszego celu na w dolnej linii korporacji, coś takiego. Okej. Jedność dla pracujących, czy coś tego typu. Dobra, ty mamy... Aha. Aha. Oj. Oj, oj, oj. Smutne. Przez to, co się tam stało, to teraz nie będziemy mieli zniżek shopów, czyli trochę drożej będzie. Mam nadzieję, że tylko trochę, a nie wiecie, tak masakrycznie, jak tam było na początku. Ale przekonamy się o tym za chwilę, więc... No. Na razie bez... problemów. Idźmy tutaj pozbierać to drewno całe. Aha. On też tu przyszedł. Dobra. Mniejsza z tym, po prostu muszę ścinać drzewa. Zbierać drewno. A niebawem będę miał już dla niego chałupkę. Ja czuję, że ten kotel tak pięknie się majta. Okej, dawaj to drewno. 8. Nawet dużo. Ale to i tak nie koniec moich problemów, bo nie potrzebuję tutaj tylko po drewno, potrzebuję jeszcze też wapienia, czy jakoś tak, chyba. Chyba tak się nazywa ten limestone, czy tam limestone, prawidłowo. Ja to chyba z wapień, ale głowy nie dam sobie uciąć, czy tam ręki uciąć, jak zło tak zwane. Dobra. I tutaj właśnie będzie skała z tym całym wapieniem. Okej. Zdecydowanie za szybko. O, dobrze. 7 jego jest i to tyle, czy coś jeszcze będzie? Nie, niestety tyle. Nie ukrywam, przydałoby się tego znacznie więcej, ale jakby nie było to. Ważne, że w ogóle udało się zdobyć. A teraz wracaj tam, Stella. No jasne, trzeba w ten sposób. Swoją drogą.
długo, powiem szczerze, co... nie będzie długo już, bądź co bądź, czasowo nawet jak na mnie, w taką prostą gierkę, ale naprawdę nie przestaje mi zadziwiać, czy powiedzmy nawet pocieszać, wywoływać uśmiech, czy czegokolwiek, po prostu ta gra jest super. Chociaż nie ukrywam, chciałbym zobaczyć więcej towarzyszy, więcej wyzwań poza meduzami i tym, jak to się nazywało, poza tymi meduzami. O, żabę ma jakąś niespodziankę. I on chyba też coś chce. Co to jest? Aha. O, dostałem trochę jagódek od, niego. A ona coś ma? A, jest głodna. Okej. Okay. Zobaczcie, co to lubi. Nie. To jest po prostu neutralne dla niej. Czyli ona lubi jeszcze coś innego. A jego nakarmimy w sumie. A niech będzie to. Dobra. Gwen, jak z tobą? Okej. Okay. Jest głodna, to dostaniesz popcorn. I swoją drogą zrobię też zapasy popcornu, czyli kolejne 5 sztuk. Ile by się miało robić? I tak szybko ci wyjdzie. Zapomniałaś, o co chodzi? Aha, tak. Przypomnienie o tym, że powinniśmy się udać do tej całej willi. Zaraz tam popłyniemy, Gwen, nie martw się, tylko muszę trochę właśnie jeszcze zrobić nici i desek. No powiem szczerze, to wam już przytnę. Jakkolwiek bym nie chciał, co tak będzie lepiej, jeśli mam cokolwiek porządnego zrobić w tym odcinku, a nie tylko tego biegać. Dobra, udało się. A materiał na chałupę dla wuja, czyli dla żabeła tak zwanego. I jego domek niech będzie nawet... o, tak, jakoś mi pasuje. Niech będzie. Dostał swoje miejsce. I teraz, zgodnie z tym, co mówiłem, chciałbym zająć się prośbą Gwen, jakakolwiek ona by nie była. Po prostu jakoś tak czuję, że Gwen jest ze mnie dłużej. Zasłużyła na to dostać najwięcej uwagi. Więc też oczywiście pogadamy z żabełem, pogram trochę na instrumentach, żeby przyspieszyć proces tworzenia, że tak nazwę. I uwaga, uwaga. Perfekcyjny. Dalej nie sprawdziłem. Co to oznacza? I tak dalej, masywny. Ta cała przestrzeń tylko dla jednego mnie małego. Nie mogę się doczekać, żeby trochę ze sobą pospać, czy coś. Naprawdę wspaniale, dzięki bardzo. Nie zapomnę tego, okej. Okay. O, swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, to muszę szybko wyskoczyć na chwilę. Złapać trochę tych wszystkich rzeczy, które tutaj są, może o dziwo będzie coś przydatniejszego nawet. Okej. Okay. Coś jeszcze chcę? Nie. Jak na obecny moment to nic. Zobaczmy, jak to u niego wygląda w środku. No, na razie niestety trochę pustawo, ale tak jest ze wszystkimi domami. Dopóki nie dostaną jakichś ulepszeń. Zobaczmy, czy Gwen można dać coś jeszcze. I tylko będzie mogła dostać krzesło. A, to jeszcze kosztuje nas trochę chyba. Ale okej. Okay. Tutaj potrzebujemy po prostu materiału i desek. A dla niego co jest potrzebne? Aha. Bardziej zaawansowane rzeczy. Na kuchni też pamiętam, że coś było takiego. To jeszcze płótna, których na razie nie mogę robić. Ale dobra. Skoro jest taka sytuacja, a nie inna, to... odcinek będzie znowu dłuższy, po prostu... mów sobie tak i jakby pogam trochę tutaj, żeby to wszystko wyrosło, skoro już i tak płyniemy. I miejmy nadzieję, że uda się spełnić prośbę Gwen dzisiaj. Przecież oczywiście mam na myśli ten odcinek. Nie na dzisiejszy dzień, w którym to nagrywam. Bo jak mówiłem, po prostu jakoś tak mam naprawdę sporą chęć i nie wiem, ile tak rzeczywiście będę odcinków naraz robił, że tak to nazwę. A, jak ja uwielbiam tą melodyjkę. A, okazja na panie piorunów, ale nie dzięki. Mam ich wystarczająco dużo na obecny moment.
Dobra. Ja nawet nie wiem, czy jest co mówić na temat tego, że gram tutaj znowu na instrumencie. Chociaż dobra, żaba coś ode mnie chce. I pewnie to nie są pioruny tym razem. Okej, wyrosło, czyli można też szybko do żaby biec. Okej. Burza. Dostaje i po prostu mnie pyta, czy chce, czy nie. Dobra. W wypadku co... W sumie, gdybym to wiedział od razu, to bym po prostu nie śpiewał tutaj przy gitarze, że tak nazwę. Tylko się skupił na tym, żeby wyjść z tych terenów burzowych najprędzej, bo jednak... No co będzie, na czasie mi zależy i to bardzo nawet. Standardowo teraz schemacik taki, kawa, kukurydza i... To na nici. Zresztą te nici to są jeszcze istotniejsze niż były wcześniej, więc no. I... Ciekawe czy w ogóle... Nie, chyba nie płyniemy, niech nas wyjść. Nie, płyniemy, płyniemy, tylko powoli dosyć. Ej, w takim wypadku no... Chyba nie mam nic lepszego do roboty niż po prostu standardowo przeczekać. A jako, że będzie całe czekanie, to... Po prostu nie będę was zamęczał bieganiem po statku bez większego celu, więc widzimy się już na miejscu. No i przybyliśmy. Villa Magoire. Nie wiem, co ma oznaczać. Czy może coś powinno się mieć z jakiegoś innego. Ale teraz może się tym nie będę zajmował. Pogadajmy z Gwenem, zajmijmy się tym i na tym będziemy kończyć dzisiejszy epizod. W porządku. Oto jesteśmy. Takie dosyć ciekawe. Jednocześnie jestem podekscytowana i zaniepokojona. Coś tego typu. Nawet zaczynam mieć wątpliwości. A jeśli... Nieważne, chodźmy. Oj. Rozumiem wszystko i w ogóle, ale nie będę ukrywał. Zaczynam się trochę martwić, że może niedługo będziemy musieli pożegnać Gwen przez to wszystko. Oj, nie chciałbym tego, jednak ona jest taką postacią... Oj, bardzo... radosną, bardzo taką, może specyficzną. Nie każdy ją polubi, ale... po prostu... Bez niej nie będzie to samo, tak dalej. Wiem, że wcześniej czy później trzeba będzie ją pożegnać, no ale jednak. Jak dawno to było, kiedy byliśmy tu razem z Stella? Wygląda... Że... Jeremy znaczy nie Jeremy, Jerry dobrze sobie radził w tym wszystkim. Zawsze był najlepszy... ogrodnikiem, który był wśród nas, coś tego typu. Mama długo nie była w domu, od kiedy ojciec zmarł. Kurczę, jestem bardziej emocjonalna niż myślałem, że kiedykolwiek będę. Bardzo kochałam ten dom. Tak samo jak go nienawidziłam, prawdopodobnie. Słuchaj, nie wydaje mi się, żebym była w stanie tam wejść. Nawet z tobą. To tylko... Nie, nie mogę. Idź beze mnie, poczekam tutaj. Tu masz klucz. O, i Stella. I jeśli znajdziesz moją starą pozytywkę, przyniesiesz ją z powrotem? Dzięki. Pamiętaj, ten dom zawsze był jednym wielkim labiryntem. Jeśli się zgubisz, musisz po prostu podążać za światłem. Powodzenia. Poczekam na zewnątrz. Oj. Humor się pogorszył. Ale dobra, trudno. Wygląda to, że trzeba. Aha, dobra. Za światłem. Rozumiem. Okej. Ciekawe. Chyba nie do końca rozumiem, o co chodzi. Ale dobrze. Okej, zacząłem chyba rozumieć, o co chodzi. Taki delikatny labiryncik. Nie wiem, czy tutaj coś będzie takiego niezwykłego. Poza tym, że znaleźliśmy tu, nie wiem, czy to jakiś duch, czy co. I znowu jakaś znajdźka. Ulepszenie tego lum całego i...
pozytywka. Witaj, mały podróżniku, czy mała podróżniczko, w moim miejscu. Wszystko, co posiadam, jest najlepszej jakości. Wszystko też jest przybite na stałe, więc nie mi żadnych dziwnych pomysłów. Okej, okay. Oczywiście rzucamy się z dachu. Tu jesteś. Znalazłaś pudełko, możesz mi je dać, czyli pozytywka. I opcja give, czyli opcja dawania prezentów i takie dalej rzeczy. Okej, okay. A nie, co, nie wiem, czy to pozytywka, czy coś innego, ale okej, okay. Dziękuję. Będę tego pilnować. O, znalazłeś coś jeszcze? Wow, zapomniałam, że nawet coś takiego posiadałyśmy, czy posiadaliśmy. To stara instrukcja do Golden Royale. Pamiętam, że posiadał, że mieli jeden jako pierwszą nagrodę w miejskim rocznym. Tam była, nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. A, to jakaś maszyna wspaniała. Marzyłam o nim, o tej maszynie od drugiej klasy, czy drugiego stopnia, jestem pewien. Ale ojciec nigdy nie pozwalał mi uczestniczyć w loterii. Instrukcja przyda się na pewno. Możemy jej użyć, żeby ulepszyć twoją tkalnię, czy coś tego typu. Ech, ta, chodźmy na łódź. I zapomnijmy o tym, że to miejsce kiedykolwiek istniało. Oj, jest niezadowolona z jakiegoś powodu. Głodna. Aha. I odwiedza ten dom, dobra. Tu przytulas, od razu na szybko jeszcze. I oczywiście trochę kawy. Będę musiał też gotować więcej. Tak, jak zwykle ten sam tekst. No i już jest w porządku. W sumie spodziewałem się trochę więcej w tym miejscu, ale skoro gra mówi, że mogę powrócić, to jeszcze sprawdzę tylko drugą stronę i będzie w porządku. Dobra, wygląda na to, że jeszcze kiedyś powrócę, jako że jest ta chałupka ogrodnika dostępna. Albo właśnie znalazłem klucz tutaj w wodzie. Co? Stara kolekcja monet? Okej, okay, tego bym się nie spodziewał. Chociaż w sumie to jest takie miejsce, że a, można było się nawet spodziewać. Czyż od nas coś jeszcze? O, jakaś znajdźka. Stary obraz i nasiona. Nie wiem, czy mają jakiś większy sens, ale dobra. Lubię szukać takich rzeczy, więc no idziemy. Idziemy, Gwen. Już nie mówiłem, żeby dokończył, ale jeszcze pogadamy z Gwen do końca, doprowadzimy ten wątek. Może ulepszymy tam to krosno i tyle. Trzymam tkalnię. Stella, ja... Nieważne. Ach, nostalgia to nie moje klimaty. Coś tego typu. Ale jednocześnie trochę się cieszę, że willa dalej jest w takim dobrym stanie. O, albo czy na pewno? Okej, okay, zmieńmy lepiej temat. Musiałeś zauważyć tę opcję wzmocnij, ulepsz, coś tego typu, polepsz w swoim, z tej stacji od schematów. Z tego miejsca możesz dodać dekoratywne elementy do domków duchów i stacji. Pora ulepszyć tą tkalnię. No, jak tylko zdobędziemy materiały, zajmij się tym. To jedyny sposób, żeby tworzyć płótna z nici. Idź. Dobra, zobaczmy, co jest potrzebne. Pewnie znowu jakieś kosmiczne cosie, których nie będę miał za szybko. O, proszę. Czyli jednak nie jest takie trudne. Trochę tych wszystkich włókien tylko. I deski. Tym razem nawet nie będę wycinał, po prostu przejdziemy przez to razem. I no, jak już będzie gotowe, to... Oj, będą dwie. Będą dwie, zdecydowanie. Dobra, tym razem mamy cztery. A, mogą być cztery, ale zbyt ostrożnie podeszliśmy tu wszystkiego. Nie, są cztery, tak czy siak. Nie wiem, czy za maksymum mam pięć, czy co? Już nie, miałem już maksymum i... Okej. Okay. Jeszcze jest dwie dla bezpieczeństwa. Okej, okay, będą cztery. I tutaj nie wiem, ile będzie.
Zaprowadzę się na 3. Ale może jakimś tym dostanę 4. Tak, są 4. Dobra. Deski zapewnione, teraz tylko trochę tkanin. I oczywiście podlewania roślinków. I po tym wszystkim już na spokojnie będę mógł powiedzieć, że zakończyliśmy, co mieliśmy zrobić. Przynajmniej w tym momencie. I po krótkiej przerwie dosłownie będę siadł chyba do następnych odcinków. Nie wiem, czy będę sam, czy z siostrą, co, jak, gdzie. Wiem tylko, że będę na pewno nagrywał. Bo mówię, czuję po prostu wyjątkowo mocną wenę. Nieco. Dobra, na razie wszystko dam. Mogę potem żałować, ale niech będzie. Okej. Jak na razie udaje się bardzo dobrze nawet. Sądząc po tym, ile ich posiadam. Same trójki. Było ich 6. 6 trójek, tak 18. Idealnie. I uwaga, uwaga. Ulepszamy. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Jest dobrze. Widać, że się trochę zmieniło i... nie, dobra, można. Na razie wstawię jedno, bo chcę sprawdzić tylko, jak to będzie działało. Pewnie dużo się nie zmieni, ale... Tak. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Ale najważniejsze, że po prostu udało się tak czy siak. Tak, wszyscy szczęśliwi, wszyscy będą mnie witać. Jeszcze teraz tylko powiem, co moim plan będzie na przyszłość. Oczywiście to, tylko musimy odnaleźć... No, dęby. A póki co, jak już mówiłem, ja dziękuję. Dalszą rozmowę przeprowadzimy już w następnym odcinku, no i trzymajcie się. Hej, hej.